Zanim zmienię pompkę, zajrzałem do zbiorniczka. Mam nadzieję, że tutaj widać ten syf. Jest skrzynia i tu mamy zamocowany wysprzęglik. Wysprzęglik z trzema śrubkami. Luzujemy, tu sobie wyciągamy stary, prawda? Nowy idzie lukowski, taki sam, na jego miejsce ładnie. Tu trzy śrubeczki z klejem, one są, także nie trzeba tu poprawiać i wrzucamy skrzynię. Skrzynia biegów już jest włożona. Tutaj te sprzęgły zostaje na razie. Mamy tutaj ładną pompkę sprzęgła, prawda? Tutaj z czujnikiem ona jest. Zanim ją zmienię, tu jeszcze wymieniałem te sprzęgły, prawda? Zanim zmienię pompkę, najpierw zajrzałem do zbiorniczka. Mam nadzieję, że tutaj widać ten syf. Jest masakra. Siteczko wyjąłem i siteczko jest tragedia. Siteczko z zewnątrz widać, że jest bardzo brudne i tak dalej, prawda? A w środku masa, tam czarny osad, około 5 mm grubości, tam jest taki osad czarny. Dlatego zbiorniczek muszę opróżnić, stary płyn, nie będę go tłoczył dalej. Opróżnię stary płyn, wyczyszczę, przetłoczę stary płyn, który tam jeszcze nie jest do wysprzęglika podłączony. Najpierw ten układ przepłuczę i dopiero nowa pompka, nowy płyn, nowy wysprzęgiel, wszystko złączę razem. Zbiorniczek wyczyściłem. Siteczko ładne, nowe, widać, tam w środku już nie ma nic. Otwieramy tutaj przewodzik z płynem. No i zobaczymy, co tu zleci. Tak jak widać, w ten sposób rzęsik zasilający. Trzeba nacisnąć, żeby tutaj odkliknąć stary, prawda? Tu się podłącza wężyk, który idzie do wysprzęglika, a samą pompkę trzeba będzie obrócić w prawo czy w lewo, jeszcze zaraz się okaże. A we wnętrzu kabiny tutaj powinien być taki plastik, który trzeba ścisnąć i on wtedy wyskoczy. Także jako tako bardzo narzędzi dużo nie potrzeba do tego, do wymiany. Tam jest umieszczony, no właśnie, to jest ta kabina, tu jest właśnie w Polsce, on jest z tej strony, w Irlandii za granicą on jest z tej strony, także to jest taka sprawa. No i jeszcze to, że wersja angielska a polska, prawda, różnią się. Różnią się, bo są dwa różne numery. No właśnie, w tym momencie stary wysprzęglik wyciągnąłem, prawda, i zacznę od tego tak. Stary wysprzęglik, tu u góry jest wężyk, prawda? Wężyk, on jest tylko wciśnięty na uszczelkę, na taką uszczeleczkę, tam trzeba go ładnie rozmasować i on sobie troszkę delikatnie wyskoczy. Także uszczelkę, żeby nie zgubić, bo jest nam potrzebna, prawda? Później zabezpieczenie od dołu śrubokręcikiem lekko wysuwamy, też żeby nie zgubić, bo nieraz, no wiadomo, to jest małe, nieraz tam lubi wypaść, gdzieś tam zgubić się, prawda? I jak już wyciągałem wężyk do dołu, prawda? Wyskoczyło też takie uszczelnienie, także też ono tutaj będzie na wężyku założone, żeby nam to nie zginęło, dlatego sobie wszystko to trzymam, prawda? Nowy wysprzęglik, stary wysprzęglik, no to wysprzęglik, pompka, prawda? Tutaj jest tak, tu jest ten ząbek, który należy odchylić, a pompkę obrócić w lewo. A tu po płukaniu układu taki ze zbiorniczka zleciał. Teraz tutaj ładnie podłączyć układ, troszeczkę jeszcze przepuszczę tutaj świeżym płynkiem przez czystą pompkę, teraz już teraz wszystko, już ogólnie jest przepłukany, ale jeszcze troszeczkę podłączam wysprzęglik, uruchamiam całą resztę. Miejmy nadzieję, że dziś wieczorem małtko będę sobie już nie mieścił.
tutaj sobie odkręcam. Widać, płyta mu góry leci, skapuje do butelki, prawda? Tutaj proszę sobie zobaczyć, jakie różne rzeczy lecą. Dlatego dopóki lecą śmieci i powietrze i tak dalej, dopóty będę od powietrza.